Witam Was, kochani, z dobrymi wieściami. Złych wieści ode mnie nigdy nie usłyszycie, ponieważ nie znam takowych, nie mam dojścia do takiej bazy danych. Dobre wieści są takie, że jesteśmy wolnymi, kosmicznymi istotami, nawet żyjąc w ciele ludzkim, nawet na Ziemi, nawet w tym radioaktywnym świecie. I w każdej chwili mamy wolną wolę i wolny wybór, co chcemy, czego chcemy, w jaki sposób chcemy. Możemy sobie zwizualizować naszą przyszłość i stworzyć ją w sobie i na zasadzie promieniowania zaczniemy ją wokół siebie tworzyć. Pytanie, jakie każdy z nas może sobie zadać, jest: czy ja jeszcze coś chcę w tym świecie? Jeśli tak, czego ja jeszcze w tym świecie chcę? Co ja chcę tu osiągnąć? Czego sobie życzę? Co jeszcze bym chciał od tego świata? Jakie są moje oczekiwania w stosunku do tego upadającego świata? Jeżeli już nic nie chcę, to nie znaczy, że popadłem w depresję. To znaczy, że mogę zrobić następny krok do przodu. Następnym krokiem jest zadać sobie na przykład pytanie, jak chciałbym żyć w przyszłości. Jak chciałbym żyć w przyszłości nie tylko w ludzkim ciele, w przyszłości. Jak chciałbym żyć w innym wymiarze, jak chciałbym żyć z powrotem w tym wymiarze, w tym eterycznym, niebiańskim wymiarze, z którego przybyłem na Ziemię, wziął udział w tym warsztacie ziemskim i wracam z powrotem do domu. Ja chciałbym żyć może na innej planecie, w innym ciele, nie takim, jakie mam na sobie teraz. To są pytania, które nie są filozoficzne. Takim pytaniem jest kliknięcie. Klikam i komputer pokazuje mi odpowiedź. Ponieważ przyszłość zaczyna się teraz, tutaj, w nas, w każdym jednym z nas, możemy teraz wyobrazić sobie, jak chcę żyć i teraz zacząć tak żyć. Zadaję sobie następne pytanie, jaki będzie pierwszy krok, następny, drugi krok, żeby tak żyć, jak chcę żyć w przyszłości. Moja przyszłość i teraźniejszość stapiają się w jedno. Mogę żyć teraz, tutaj, w tym świecie, nadal nazywać się Roman, Józek, Krysia, a żyć tak, jak chcę żyć w przyszłości. Oczywiście będą odpowiednie reakcje ze świata zewnętrznego. Tak, można, pięknie, gratuluję, wspaniale. Mogą być reakcje negatywne. Co z tobą się dzieje? Zwariowałeś, zwariowałaś? Tak nie można. Co ludzie powiedzą? To wszystko jest nieistotne. Ani pochwały i gratulacje, ani negatywne reakcje na zasadzie osądzenia. Chyba coś ci odbija. Tak, ja się odbijam od tego świata, od materii. Materia może stać się pewnego rodzaju trampoliną. To nie są tematy poważne, to są dobre wieści. Jesteśmy wolni, jesteśmy już wolni w każdej chwili. Wprawdzie byliśmy ludźmi, byliśmy niewolnikami, byliśmy zaprogramowani, obciążani wzorcami energetycznymi, które czyniły, zczłowieczyły nas, ograniczały nas. Ale teraz, skoro zbudziliśmy się i wiemy, że to, co było, nie było realne i rzeczywiste. To były tylko lekcje do odrobienia, które mamy za sobą. Dlaczego nie wyobrazić sobie, jak to będzie w następnej klasie? Czy chcę jeszcze raz uczyć się abecadła i tabliczki mnożenia, czy też chciałbym już studiować na jakimś galaktycznym uniwersytecie i zająć się naprawdę twórczością, boską twórczością, do której zostałem stworzony jako dziecko Stwórcy.
Zacznijmy właśnie od pytania, czego ja jeszcze chcę w tym świecie. Czy chcę tu robić karierę, czy chcę być kimś, posiadać na własność coś. Może kawałek ziemi, jak ktoś chce kawałek ziemi, niech weźmie doniczkę z ziemią do dłoni. W dłoni będzie miał kawałek ziemi. My nie potrzebujemy nic, my już wszystko mamy. To nie jest filozofia, to są dobre wieści. I warto zadać sobie takie pytanie. Jak ja chcę żyć? Jak będę żyć w następnym świecie? W świecie, który zbliża się do mnie, do którego ja się zbliżam. Bo takie królestwo, jakie ja w sobie stworzę, na przykład Królestwo Boże, takie królestwo będzie przyciągać mnie do siebie na prawie równe przyciąga do siebie równe, podobne przyciąga do siebie podobne. Ja przyciągam to królestwo do siebie, to królestwo przyciąga mnie do siebie. Święte prawo magnetyzmu przyciągania i odpychania będzie mi służyło. Tutaj nie ma możliwości pomyłki. Tworząc w sobie niebo, będę przyciągany przez niebo. Piekląc się w sobie, nie trafię do nieba. I nie mogę mieć pretensji do nikogo. To nie przez nich nie trafiam do nieba. To nie oni nie pozwalają mi tam pójść. To oni są winni, to tamci, to ci, że rządzą światem, to Watykan, to Żydzi, to nie Żydzi, to protestanci, to wszystko jest nieistotne. Istotne jest, czy ja tworzę w sobie tą przestrzeń, czy otwieram sobie ten wymiar świadomości, w którym pragnąłbym żyć pośród istot takich samych i podobnych mi, jak ja z siebie właśnie tworzę, a które już siebie stworzyły. Nie muszę żyć w świadomości, jestem człowiekiem. Mogę żyć w świadomości, jestem dzieckiem Boga. Mogę żyć w świadomości, jestem kosmiczną istotą. Mogę żyć w świadomości, jestem aniołem. Anioł to niekoniecznie istota malowana słodkimi kolorami ze skrzydłami na plecach. Jako aniołowie możemy przesuwać się z miejsca na miejsce, przenikać materię bez skrzydeł. Jesteśmy duchami. Materia jest dla nas jak szyba, jest przeźroczysta. Nie ulegamy już więcej iluzji Matrixa. To są dobre wieści, kochani. Nie mam lepszych dla was. I z tym was tym razem pozostawiam. Tego wam życzę. Twórzcie niebo w sobie. Królestwo Boże już jest na ziemi, bo jest w nas. Zachowujmy się tak, jak należy żyć w Boskim Królestwie. I stanie się wokół nas Królestwo Niebieskie. Inni, którzy sobie tego nie życzą, niech żyją po swojemu. Nadal w swoich piekiełkach. Tego wam życzę, kochani, żebyście nie żyli w piekiełkach. Do następnego razu.